Czas na konkrety. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Serdakowski, wiceprezes Stowarzyszenia Działkowców Zieleńc. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Do dzisiejszego Czasu na konkrety zaprosiliśmy także przedstawiciela Rodzinnych Ogrodów Działkowych imienia Miejski, ale niestety związek nie wyraził zgody, nie wyraził chęci uczestnictwa w naszym programie. Wszystko zaczęło się 15 grudnia, kiedy zawiązało się wasze stowarzyszenie. I zawiązaliście się dlatego, że nie podobał wam się sposób zarządzania ogrodami działkowymi, tak? Dokładnie, panie redaktorze. Proszę państwa, w grudniu ubiegłego roku zawiązaliśmy nasze stowarzyszenie i przyświecały temu trzy cele. Po pierwsze, chcieliśmy poprawić gospodarowanie środkami finansowymi zbieranymi przez działkowców, poprawić sposób prowadzenia inwestycji wspólnych na ogrodach działkowych, a przede wszystkim uniknąć płacenia 35-procentowego haraczu na niepotrzebne nam wojewódzkie i centralne struktury Polskiego Związku Działkowców. Zaoszczędzone w ten sposób pieniążki będziemy mogli w części przeznaczyć na opłacanie podatku gruntowego dla własnej gminy, no a jednocześnie również obniżyć opłaty dla działkowców. A z jakim przyjęciem spotkaliście się w Państwowym Związku? No cóż, my poinformowaliśmy Polski Związek Działkowców o założeniu naszego stowarzyszenia, jednakże odpowiedzi na to pismo nie otrzymaliśmy. Pośrednio znalazło to swoje odbicie poprzez wywieszane na bramach ogrodowych przez Polski Związek Działkowców informacje o tym, że stowarzyszenie, które powstało, nie ma i nigdy nie zdobędzie żadnych praw do gruntów, a proces rejestracji stowarzyszeń w Polsce jest bardzo utrudniony w sądach. No, ale trzeba przyznać, że sytuacja, jaka powstała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który, tak jak żeśmy się spodziewali, uznał, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest w znakomitej części, praktycznie cała, niezgodna z konstytucją. 24 z 50 punktów, tak? Ponieważ te 24 punkty dotyczą istotnych zagadnień, tak, przede wszystkim monopolistycznej roli Polskiego Związku Działkowców i to zarówno w stosunku do gmin, które są właścicielami gruntów, jak i działkowców, którzy mają tylko płacić, a praktycznie ich decydowanie w procesie zarządzania całym związkiem jest niewielkie. Prezes ROD imienia Miejski w Pyrzycach w rozmowie z Panoramą Pyrzycką stwierdziła, że o prawa działkowców walczyć może skutecznie je tylko i wyłącznie duży związek. No cóż, ja bym ujął to tak. W chwili obecnej sytuacja jest taka, że ustawodawca, czyli polski Sejm, ma 18 miesięcy na napisanie nowej ustawy. My na ostatnim zebraniu, spotkaniu poselskim posła Ruchu Palikota w Pyrzycach przedstawiliśmy panu posłowi Andrzejowi Piątakowi swoje postulaty, które on obiecał ująć w swoich pracach ustawodawczych w Sejmie i mamy nadzieję, że nowa ustawa, jaka powstanie, będzie sprzyjała po pierwsze pluralizmowi w ruchu działkowym, a po drugie zapewni ich istnienie w takiej, a przynajmniej niezmienionej postaci jak dotychczas. Ba, może nawet uwzględnić nasze dążenia do stania się prawowitymi właścicielami tych działek, czego nigdy w Polskim Związku Działkowców byśmy się nie doczekali, ze względu na to, że Polski Związek Działkowców jedynie był wieczystym użytkownikiem tych gruntów, natomiast nie był ich właścicielem. Właścicielem była gmina. W związku z tym nie mogliśmy nigdy wykupić tych działek na własność. Teraz, kiedy działki powrócą na mienie gminy, burmistrz będzie miał rozwiązane ręce i będzie miał możliwość sprzedaży albo dzierżawy nam tych działek. Zaoferowania nam, tak, zakupu tych działek, ewentualnie przyjęcia ich w dzierżawę. Do tej pory za bardzo nawet nie mieliście możliwości, jak rozwinąć swoje działalności ze względu na obowiązującą ustawę. Teraz Trybunał Konstytucyjny w lipcu
wydał wyrok, właśnie mówiliśmy już o tym przed chwilą, w którym ustawa została w części uznana za niekonstytucyjną. Dlaczego w ogóle została ona zgłoszona do Trybunału? Otóż samo zakwestionowanie ustawy przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nastąpiło w 2010 roku i nastąpiło to z inicjatywy już istniejących i funkcjonujących w Polsce stowarzyszeń działkowiczów, które zostały założone wcześniej niż nasze. Działkowicze zgłaszali pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego swoje obiekcje, między innymi skarżyli się na monopolistyczną postawę związku i niemożność wprowadzenia jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o zmiany w ruchu działkowym. I pierwszy prezes Sądu Najwyższego uznał te argumenty za zasadne, w związku z tym wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego ze stosownym wnioskiem. Czego dotyczyły te punkty, oprócz pozycji monopolistycznej PZD? Dotyczyły także ustawowego obowiązku przekazywania przez gminy terenów, które są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na ogrody działkowe, przekazywania tych terenów jednej tylko organizacji, to jest Polskiemu Związkowi Działkowców. Przez to tworzyła się właśnie monopolistyczna pozycja tego związku. Ustawa nie przewidywała innych zarządców, innych użytkowników działek, mam tu na myśli organizacje działkowców, w związku z tym reszta organizacji nie miała prawa do otrzymywania i zarządzania tymi gruntami. Jest to niezgodne z konstytucją, która gwarantuje po pierwsze swobodę działania, a po drugie Wolność wyboru, dokładnie, panie redaktorze. Jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie ta monopolistyczna pozycja związku, Polskiego Związku Działkowców, polegała również na tym, że na mocy zaskarżonej ustawy gminy miały obowiązek przekazywania tych gruntów Polskiemu Związku Działkowców w użytkowanie, bezpłatne użytkowanie. Czyli gmina w ogóle nie miała pieniędzy ze swojego gruntu. Nie miała gmina żadnych pożytków z tego tytułu. A Polski Związek Działkowców, zbierając składki członkowskie, zbierał te środki i dysponował nimi według własnego widzimisię, w ogóle nie płacąc żadnych pożytków gminie. Mało tego, ustawa przewidywała również, co zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, oddawanie tych gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste. Czyli można powiedzieć, że Związek po prostu boi się utracenia swojej pozycji, utracenia wpływów. Polski Związek Działkowców po zakwestionowaniu tej ustawy w ciągu 18 najdalej miesięcy utraci prawa do zarządzania tymi gruntami i grunty powrócą na mienie gminy z mocy prawa. Chyba że polski Sejm uchwali jakąś, przed upływem tych 18 miesięcy, jakąś nową ustawę. My mamy nadzieję, że korzystną dla ogółu działkowców. W związku z tym nasz pan burmistrz ma w tej chwili dwie drogi do wyboru. Albo odczekać 18 miesięcy i te grunty automatycznie, umowy wieczystego użytkowania wygasną i grunty automatycznie wrócą na mienie gminy i będzie mógł rozpocząć proces uwłaszczania działkowców, ewentualnie wystąpić do sądu o wcześniejsze stwierdzenie nieważności umów wieczystego użytkowania przez Polski Związek Działkowców. Chciałbym podkreślić, że taki precedens już był i w 2004 roku jedna z gmin województwa bodajże podlaskiego uzyskała w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego wyrok korzystny dla siebie. To znaczy polegający na tym, że została unieważniona umowa wieczystego użytkowania gruntów ogrodów działkowych, a kasacja Polskiego Związku Działkowców została oddalona. Ale powstają także obawy, bo jeśli grunty wrócą na mienie gminy, byliśmy już przez pewien czas straszeni, że zostaną one sprzedane prywatnym inwestorom. Czy w Pyrzycach coś takiego ma miejsce? Bo wiem, że już jesteście po wstępnych rozmowach z burmistrzem Pyrzyc
i podjął się, bo pan burmistrz, między innymi zaproponowania działkowcom albo sprzedaży gruntu na własność, albo dzierżawy gruntu na podstawie umowy dzierżawy. Zgadza się, panie redaktorze. Otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę cały kraj, no to w miastach, których tereny ogrodów działkowych znajdują się w centrach, ewentualnie w bardzo atrakcyjnych miejscach, mogą oczywiście obawiać się, że te tereny działkowicze będą musieli zwolnić, mam nadzieję, że za odszkodowaniem, i nowe prawo podtrzyma tą możliwość odszkodowania dla działkowiczów. Natomiast na terenie gminy Pyrzyce, my jesteśmy w stałym kontakcie z panem burmistrzem Pyrzyc, taka sytuacja w zasadzie nam nie grozi, gdyż w planach przestrzennych zagospodarowania gminy na tych terenach, na których teraz istnieją ogrody działkowe, one w tych planach również są uwzględnione, że tam mają te ogrody dalej funkcjonować. I nic tu się raczej nie zmieni. Nie widać w dającej się przewidzieć przyszłości jakichkolwiek zmian na tych terenach, no przez kilkanaście chyba nawet lat. Nie sądzę, żeby to jakieś nowe wielkie inwestycje powstawały. A w przypadku, jeżeli pan burmistrz rozpocznie proces uwłaszczania działkowiczów, no to po wykupieniu swoich działek użytkowanych przez nas na własność, nawet jeżeli plany się zmienią, no to na podstawie wypłaconego odszkodowania będziemy mogli te działki odtworzyć gdzie indziej. Choć zaznaczam, taka sytuacja na dzień dzisiejszy absolutnie nie jest brana pod uwagę. Zarówno przez pana burmistrza, jak i przez nasze stowarzyszenie. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, chciałbym właśnie wszystkich poinformować, działkowiczów, że po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny trzymaliśmy dalej rękę na pulsie i 10 sierpnia spotkaliśmy się z panem burmistrzem Pyrzyc. Delegacja Stowarzyszenia Działkowców Zieleniec i pan burmistrz Pyrzyc podpisali protokół ustaleń, protokół uzgodnień, na podstawie którego pan burmistrz obiecał, że podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do ustalenia stanu prawnego nieruchomości gminnych zajmowanych obecnie przez Polski Związek Działkowców. Zgodnie z sentencją Trybunału Konstytucyjnego, ja tu mam na myśli, że pan burmistrz zechce przyspieszyć być może proces powrotu tych terenów na mienie gminy i po ich powrocie, po ponownym staniu się faktycznym właścicielem, faktycznym zarządcą terenów, pan burmistrz zaproponował nam, że niezwłocznie rozpocznie proces uwłaszczania działkowiczów, polegający na tym, że zaproponuje nam dwie formy dalszego użytkowania naszych działek. To jest sprzedaż gruntu działek na własność, ewentualnie wydzierżawienie od gminy tych gruntów na podstawie umowy dzierżawy. No oczywiście bardziej nam się będzie opłacało zakupić te działki, tak, i płacić potem jedynie podatek rolny czy podatek gruntowy. To już będzie decyzja pana burmistrza, ewentualnie Rady Miasta, do której pan burmistrz ze stosownym wnioskiem wystąpi, niż dzierżawa. Dzierżawa zawsze się wiąże z opłatą dzierżawną, która może być mniej korzystna dla działkowicza, a w ten sposób nigdy nie będziemy właścicielami tego gruntu, na którym uprawiamy naszą działkę. A są gwarancje, że cena sprzedaży gruntu nie będzie taka wysoka, że działkowców po prostu nie będzie stać na to? Widzi pan, panie redaktorze, no tutaj wkraczamy już troszeczkę w kompetencje pana burmistrza gminy i Rady Miejskiej, więc ja autorytatywnie nie jestem w stanie, nie mogę powiedzieć, choć nieoficjalne rozmowy na ten temat oczywiście z panem burmistrzem odbyliśmy, ale oficjalnie nie będę mógł powiedzieć, że, czy to będzie taka kwota, czy taka kwota, ale mogę powiedzieć, że nie będą to kwoty zbyt wysokie. My w tej chwili płacimy 19 groszy od metra kwadratowego działki Polskiemu Związkowi Działkowców. To daje 1900 zł od hektara. Pan burmistrz powiedział, że jeżeli te tereny
działkowe dalej będą kwalifikowane jako grunty rolne, no to od nich będziemy płacili podatek rolny w wysokości 3, powiedzmy 4 kwintali przeliczeniowych żyta. Kwintal przeliczeniowy żyta w tej chwili jest wyceniony na 50 zł, czyli to by było 200 zł. Proszę sobie porównać od hektara 1900 to 200 zł. I jeżeli te 200 zł podzielimy przez 20 działek pięcioarowych, które wchodzą na jeden hektar, no to wyjdzie to ile? 5 zł? Dokładnie. Czyli praktycznie jak za darmo. Właśnie, panie redaktorze. Nic, tylko korzystać jest, z takiej to sytuacji. Jest podatek. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę odkupną, odkupienia tego gruntu od gminy, no to może ona oscylować wokół, jeżeli przyjmiemy, że jeden hektar około 20 tysięcy może kosztować, tak strzelam w tej chwili, no to działka pięcioarowa będzie kosztowała 1000 zł. Czyli pozostaje po prostu apelować do radnych jako przedstawicieli społeczeństwa, żeby i działkowiczów też pewnie. Bo działkowicze to społeczeństwo przecież, jako przedstawicieli społeczeństwa, żeby działali zgodnie z tym, co chcą jego właśnie, co chcą od nich jako przedstawicieli ludzie i podjęli stosowną uchwałę. Tak, pan burmistrz zwłaszcza obiecał, że opracuje zasady sprzedaży działek, na podstawie których będzie jeszcze od tej kwoty możliwe zastosowanie bonifikat finansowych. I jeżeli dany działkowicz tak już bardzo długo użytkuje działkę, czy też bardzo dużo włożył swoich nakładów w tę działkę, ma dużo nasadzeń, zabudowania i tak dalej, no to będą od tego możliwe wtedy bonifikaty finansowe. I automatycznie kwota, za którą trzeba będzie nabyć działkę, będzie niższa. Działka to są niewątpliwie koszty i o kosztach praktycznie koszty cały czas się przez naszą rozmowę przewijają. Tak. Obecnie w Polskim Związku Działkowców opłacacie składkę członkowską, tak, opłatę gruntową, opłatę za to, że jest przyłączona woda, opłatę za to, że jest przyłączony prąd, plus opłatę za użycie wody i opłatę za użycie prądu. Tak, opłata gruntowa to znaczy opłata na potrzeby ogrodu, miał pan zapewne na myśli. Tak. I to są dość duże koszty. Jak to by wyglądało, gdyby działki przeszły pod zarząd stowarzyszenia? No to myślę, że te stosowne decyzje to podejmie najbliższe walne zebranie naszego stowarzyszenia, które ma mieć miejsce 4 września w Pyrzyckim Domu Kultury o godzinie 18. Zgadza się. Ze swojej strony na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że zarząd stowarzyszenia proponuje walnemu stowarzyszeniu podjęcie uchwały o określeniu składki członkowskiej nie związanej z powierzchnią użytkowanej działki, tylko składki członkowskiej od danego członka, prawda? Proponujemy składkę w wysokości 10 zł. Miesięcznie, rocznie? Rocznie. 10 zł rocznie. Natomiast pozostałe opłaty, myślę, że będziemy musieli się zastanowić, jeżeli otrzymamy, zakładam, cały czas te grunty w zarządzanie. Będziemy musieli się zastanowić, czy jest możliwość ich obniżenia? Pewnie tak, ale przez pierwszy rok myślę, że zostałyby one utrzymane i zobaczylibyśmy, jak się poziom zebranych przez nas środków ma do powstających na bieżąco potrzeb. Jeżeli potrzeby będą niższe, to na następnym walnym zebraniu jest otwarta droga do tego, żeby również i te opłaty obniżać. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym Dziękuję studiu. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszego Czasu na Konkrety był Jan Serdakowski, wiceprezes Stowarzyszenia Działkowców Zieleniec, które działa w Pyrzycach. A ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia we wrześniu. Do widzenia Państwu.